Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jan Biliszczuk i będę dzisiaj Państwa chciał zachęcić do zwiedzania mostów na świecie. I wykład nosi tytuł Ikony Światowego Mostownictwa, czyli pokażę te mosty, które zachwycają nas często od kilku tysięcy lat, albo te najnowsze. Zacznę od tego, co Państwo widzą. Gdy latem będą mieli Państwo czas, to proszę się wybrać do Murzakowa. To jest autostradą A4 prawie do końca. I tam są dwa bardzo ciekawe ogrody. Jeden w Murzakowie, a drugi obok, kilka kilometrów już po stronie niemieckiej. To widzą Państwo taką ruinę mostu. Nigdy nie był most autentyczny. To jest po prostu wizja ogrodnika czy architekta krajobrazu. I mosty, jak chyba żadna inna dziedzina budownictwa, są mocno splecione z ludzką aktywnością. We wszystkich czasach i we wszystkich kulturach są tak samo niezbędne. Mosty były i są elementem infrastruktury umożliwiającym podróże, handel i przenikanie idei. Tym samym są jedną z podstaw naszej cywilizacji. W ciągu tysiącleci budowa mostów przekształciła się w wielką sztukę. Naturalne materiały budowlane, jak włókna roślinne, kamień i drewno, zostały wyparte przez sztucznie stworzone przez człowieka materiały takie jak żelazo, stal i beton. I tu widzimy taki most. Takie mosty budowano od tysiącleci z włókien naturalnych, czyli z lin konopnych czy z innych materiałów roślinnych. Inżynierowie budujący mosty nauczyli się nie tylko, jak obliczać siły działające na konstrukcje wywołane grawitacją, działaniem słońca i wiatru, ale również zbadali właściwości materiałów konstrukcyjnych. Pozwoliło to na budowę coraz większych, imponujących konstrukcji. Równocześnie dążyli do tego, by ich dzieła mogły zadowolić oczekiwania estetyczne. W niniejszym szkicu zostanie przedstawiona droga rozwoju budownictwa mostowego na przestrzeni 2,5 tysiąca lat. Oczywiście jest to prezentacja wskazująca tylko wybrane obiekty, które moim zdaniem były kamieniami milowymi na drodze od starożytności po czasy współczesne. Już na wstępie należy podkreślić fakt, że powstawały przeważnie z inicjatywy i za fundusze rządzących. Ich wpływ na efekt końcowy był i jest nadal często znaczący. W Grecji i na Bliskim Wschodzie i w Chinach obiekty mostowe lub ich relikty sprzed kilku tysięcy lat. Nasi przodkowie w starożytności mieli do dyspozycji drewno, kamień, a później wypalaną cegłę. Pierwsze mosty budowano z bali drewnianych albo z kamienia. Drewna używano do budowy zarówno mostów cywilnych, jak i wojskowych. W niniejszym tym przedstawię pewne przykłady. A więc pierwszy most, wielki most, który znamy z historii, jest to most przez Bospor, zbudowany w roku 493 przed naszą erą, czyli bitwę pod Maratonem w 490 roku przed naszą erą poprzedził ważny wyczyn techniczny, budowa mostu pływającego na Bosforze. Cieśnina ta stanowi część szlaku wodnego pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Śródziemnym, która w najwęższym miejscu ma około 700 metrów szerokości i słynie też z silnych prądów i gwałtownych burz. Budowa tego mostu z rozkazu króla perskiego Dariusza I Wielkiego otworzyła jego armię drogę do Grecji, która zakończyła się, jak wiemy, klęską armii perskiej pod Maratonem. Most ten składał się z powiązanych ze sobą wielu statków, na których umieszczono pomost z drewnianych belek. Stateczność konstrukcji zapewniało zakotwiczenie statku. Był to wielki wyczyn inżynierski, a jego autorem był Mandrokles, Grek,
w perskiej służbie. Zapamiętajmy to nazwisko, albowiem Mandrokles Samos był pierwszym budowniczym mostów, o którym mówi historia. Następnym mostem, który również przeszedł do historii, jest to most przez Cieśninę Dardanele, a więc tą samą, gdzie prezydent Erdogan niedawno otworzył największy most wiszący na świecie. Było to 10 lat później, kiedy następca i syn Dariusza, Xerxes I, chciał się odegrać i prowadził kolejną wyprawę przeciw Grekom. I na jego rozkaz wybudowano jeszcze większy most spływający przez Dardanele. Tworzyło ten most około 300 galer, na których ułożono pomost. Niestety burza zburzyła ten most i budowniczowie niestety dali gardło. Także drugi śmiałek to był Harpalos z Miletu. Poszczęściło mu się, zbudował w drugiej próbie ten most. Była dobra pogoda i armia Xerxesa przeprawiła się przez Dardanele. Niestety też, jak wiemy z historii, ta wyprawa zakończyła się porażką. Teraz przeskakujemy 600 lat, no nie przesadziłem, tylko 200 lat do przodu. Jest rok 218 przed naszą erą. Zaczyna się druga wojna punicka. I na swojej drodze do Hiszpanii, z Hiszpanii do Italii, Hannibal buduje wielki most kamienny koło Mantorel w Hiszpanii. Konstrukcja Hannibala nie dotrwała do naszych czasów. W średniowieczu została przebudowana, a ta przebudowana średniowieczna została w 1939 roku w czasie wojny domowej w Hiszpanii zniszczona. To, co widzimy dzisiaj, to replika konstrukcji gotyckiej, ale nazwa pozostała. I to jest właśnie most Hannibala albo Diabła. Taka nazwa też funkcjonuje. Oczywiście on jest z 218 roku przed naszą erą, a nie 2000. No i jeden z największych wodzów starożytności, Cezar, wybudował most przez Ren. To jest 55 rok przed naszą erą. Cezar prowadzi wojny w Galii, a tam Germani wspomagali Galów, w związku z tym kazał wybudować most. Ponieważ Cezar dbał o publicity, byśmy dzisiaj powiedzieli, wojny opisał w komentarii del Bello Galicji. Dlatego wiemy dokładnie, jak ten most wyglądał. Czyli 10 dni zbudowano drewniany most przez Ren. Czyli licząc w to wycinkę drzew. I most był o szerokości 9 metrów. Czyli legiony były bardzo sprawne i miały bardzo dobrych inżynierów. Ten most Cezar po przeprawieniu się przez Ren do Germanii, no i po straszeniu Germanów wrócił z powrotem do Galii, a most kazał spalić. Parę lat później powtórzył ten wyczyn. Także było to wielkie osiągnięcie inżynierskie, biorąc uwagę, że trwało to tylko 10 dni. Akwedukt Pont du Gard. A więc jest to jedna z najlepiej zachowanych konstrukcji rzymskich. Właściwie nie wiemy, nie znamy bezpośrednio inżyniera, ale jak gdyby promotorem budowy był Marek Agrypa, współpracownik czy premier w rządzie cesarza Augusta. I ten most prowadził akwedukt, czyli rurociąg od źródeł w górach do Nimw we Francji. Miał długość 50 km, nie most, ale cały rurociąg. Różnica wysokości, proszę Państwa, między źródłami a basenem w Nimw to było tylko 17 metrów, co oznacza, że ten rurociąg prowadzono w spadku 17 centymetrów na kilometr.
Czyli bardzo mały. Ja myślę, że dzisiaj geodeci by mieli problem, no może nie mieliby problemu, ale uznaliby, że to jest trudne zadanie, tak poprowadzić w stałym spadku kanał, żeby ta woda z tych źródeł trafiała do zbiornika położonego tylko 17 centymetrów niżej. Czyli 33 centymetry, 34 centymetry na kilometr. To jest coś niesamowitego. Widzimy ten akwedukt. Jest to niesamowita konstrukcja. I gdy tutaj stoimy, tutaj w XVII wieku dobudowano na niższym poziomie most drogowy, którym można dzisiaj spacerować. Jeszcze 30 lat temu można było chodzić górą, teraz jest to zabronione. Niesamowita konstrukcja. I stoi tam już prawie 2000, ponad 2000 lat. Taka ciekawostka, że mój kolega ze studiów, Zbyszek Koszut, jest inżynierem francuskim i on tutaj z architektem japońskim Shugeru Ban wybudowali, właściwie to wybudowali studenci, oni zaprojektowali kładkę z papieru, a właściwie z rur tekturowych nad tą rzeką. To studenci wykonali w ramach wakacyjnej praktyki. Oczywiście ta kładka istniała tylko przez wakacje, bo materiał nie nadawał się do, nie miał większej trwałości, ale to nawet z papieru można wybudować most. I most Trajana przez Dunaj. Trajan prowadził, jak wiemy, wojny z Dakami i potrzebował mostu, żeby się przeprawiać, żeby przerzucać szybko legiony przez Dunaj i wybudował Turnu, to jest Turnu Severin w obecnej Rumunii, most o długości 1,5 km. Była to konstrukcja drewniana, posadowiona na 20 betonowo-kamiennych podporach. Jak budowano podpory w Dunaju? O tym się dowiedzieliśmy dopiero w 1909 roku, kiedy dwie podpory jeszcze sterczały w nurcie Dunaju i je postanowiono rozebrać, bo utrudniały coraz intensywniejszy ruch statków na Dunaju. A więc wbijano taki prostokąt z pali, a wewnątrz niego trochę mniejszy. I po wybraniu części gruntu z pomiędzy pali wypełniano to betonem, bo jak wiemy, Rzymianie wymyślili beton, czyli powstawała ścianka szczelna i wtedy kopano wewnątrz i po prostu wnętrze wypełniano gruzem na zaprawie cementowej. Potem obmurowywano to obmurówkę z kamienia i te filary przetrwały w nurcie rzeki do 1909 roku. Tamte rozebrano, a na brzegu pozostał relikt jednego z filarów. Ten most na pewno wyglądał tak, czyli przęsła były, podpory były bardzo, bardzo szerokie, masywne, utrudniały zapewne przepływ wody, a przęsła około 40 metrów, były to kratownicowe łuki drewniane. Tu widzimy model takiego mostu. Widać, że te filary miały szerokość ponad 20 metrów. Fragment tego mostu jest pokazany zapewne na kolumnie Trajana. Mówię, on jest na pewno, to znaczy jakiś most jest pokazany na kolumnie Trajana, ale na kolega Rymsza i Palamecka, to jest Ukrainka,
która się zajmuje historią, twierdzą, że na Kolumbie Trajana to nie jest ten most Apollodorusa, Apollodorusa z Damaszku, tylko to jest most z Kamieńca Podolskiego. No wątpię, raczej Trajan takim mostem na skraju cesarstwa to by się nie chwalił, mając w zanadrzu most o długości ponad kilometra. Ale nie ma tam nazwy, także możemy tak sądzić, bo tam, gdzie Wołodyjowski walczył z Turkami, co wiemy i co jest prawdą z powieści Henryka Sienkiewicza, pan Wołodyjowski, kiedyś w pierwszym wieku naszej ery był obóz rzymskich legionów. I tam w Kamieńcu fundamenty filarów są betonowe, a więc na pewno wznieśli je Rzymianie. I teraz przeskakujemy do Chin. Mamy rok 605 naszej ery i Anji most w Chinach. To jest most kamienny zbudowany bez zaprawy, z bardzo dostosowanych ciosów. Istnieje już 1400 lat. I twórcą mostu Anji jest kamieniarz Li Chun, którego nazwisko notowano w kronikach. Ten łuk składa się o rozpiętości 37 metrów, więc nie jest mały, o małej strzałce. Ma szerokość 9 metrów. Poręcze są bardzo zdobione, rzeźbione, czyli mała architektura i sklepienie wykonano z 27 stykających się bokami łuków, czyli takich ciągów z kamienia wykonano 28. I to też były te dwa otwory pachwinowe, cofne, czyli otwory, żeby obniżyć ciężar łuku. Pod koniec dynastii Ming 1368-1644, czyli raczej gdzieś tam 1600, runęło 5 łuków i odtworzono je w czasie następnej dynastii. A jeszcze zawaliły się 3 łuki tworzące wschodnią część mostu, czyli oryginalnych zostało 28 minus 8, to jest 20. W 1956 roku dokonano rewitalizacji obiektu. Wtedy osuszono dno rzeki i wydobyto oryginalne elementy, około 1200 sztuk. I z tych te elementy z powrotem wbudowano w ten most. Jest to przykład wspaniałej chińskiej inżynierii. Rzymianie rozwinęli technologię budowy mostów z kamienia, cegły i drewna. Niestety z upadkiem Rzymu nastąpiły wieki ciemne i ci, którzy pobili Rzymian, byli to barbarzyńcy, jak wiemy, niestety większość osiągnięć technologicznych poszło w zapomnienie. Dopiero już w może nie późnym, ale w tak średnim średniowieczu zaczęto znowu budować mosty i było łatwiej, bo zachowały się wspaniałe wzorce. I most przez Rodan w Awinionie, który pokażę, to według legendy zbudował go święty Benezet. Budowę rozpoczął w 1179, a po 10 latach mniej więcej została zakończona. Most miał prawie 900 metrów długości. W 1668 uległ częściowemu zniszczeniu. I to mamy rysunek tego mostu. A tu mamy to, co zostało. Za drobną opłatą można nabyć bilet i wejść na ten most. W Awinionie jest też, jak wiemy, pałac papieski, gdyż kilku papieży rezydowało nie w Rzymie, a w Awinionie.
I teraz pokażę Państwu kilka ikon mostowych z czasów średniowiecza, a więc most złotników w Wenecji, Ponte Vecchio. Była to czwarta próba budowy konstrukcji spinającej brzegi rzeki Arno i udana. I książę Ferdynand Metyseusz nakazał usunięcie z mostu straganów z mięsem i zastąpił je sklepami i warsztatami jubilerów i złotników. Tak to wygląda dzisiaj. Sklepy złotnicze są. Tutaj taka informacja dla panów, że na pewno w tym miejscu można zadowolić kobietę. Jest do wyboru, do koloru różnej biżuterii i no, jest jeden warunek, że trzeba dysponować kasą. I przenosimy się do Pragi, most Karola w Pradze z 1402 roku. Tak nawiasem mówiąc, nasz most w Kłodzku jest starszy od tego mostu. Z tego mostu zrzucono Jana Nepomucena. Tam jest 30 rzeźb, one w różnych okresach powstały, a budowniczy Peter Parler się nazywał. I właśnie jest tam też rzeźba Nepomucena. I jedna z ikon średniowiecza, właściwie to już nie jest średniowiecze, a renesans, most w Mostarze z białego marmuru. Fantastyczna konstrukcja. Obok jest klub skakaczy z mostu. Ten most zbudował Heyrubin, budowniczy turecki. I most został niestety zniszczony w czasie wojen w Jugosławii. Tu widzimy Bośniacy chcieli zachować, przykryli go jakimś dachem i obłożyli oponami, które miały odbijać pociski artyleryjskie, ale to się nie udało i most trzeba było odbudować. Ja gdzieś tam pod koniec lat 90. w Mostach napisałem artykuł o tym moście, gdzie użyłem tego słowa, no, że była wojna i chorwacka artyleria strzelała tam z gór do tego mostu, który nie miał żadnego znaczenia militarnego. No to profesor Maric, mój znajomy z Chorwacji, napisał: to nieprawda. No, w naszej telewizji słyszałem wypowiedź ambasadora Chorwacji w Polsce, że jest mu przykro, że Chorwaci zniszczyli ten most. No to napisałem do Maricza: napisz swoją wersję, to opublikujemy w Mostach. Ale mówił, że przy winie musimy pogadać o sprawie. Także to jest, proszę Państwa, to jest tak, mi się tu przypomina taka, właściwie nie anegdota, ale był taki profesor Krawczuk, który w telewizji prowadził takie programy o cesarzach. I między innymi jeden z odcinków był o Herodzie. I tam była zainscenizowana taka scena, że on siedzi jako historyk i aktor ucharakteryzowany na Heroda i Herod mówi: no, historyku, możesz zadać pytania, ja ci odpowiem. No to historyk pyta: a jak było z rzezią niewniątek? No to Herod się zrywa i mówi: to nieprawda. I to jest dowód, że zainteresowani, no nie można być sędzią we własnej sprawie. Także niemniej Mostarze został odbudowany, wyciągnięto pewne elementy, część z tego samego kamieniołomu dorobiono i dalej nas może zachwycać. Wenecja. Też znany most Ponte Rialto z Wenecji z 1592 roku. On
jak wiemy, tam są grunty bardzo słabe, czyli Antonio da Ponte, który miał nazwisko mostowe, jak widzimy, wbił w grunt 6000 pali dębowych, czyli ten most spoczywa na palach dębowych wbitych tam głęboko w brzegi, na obu brzegach w grunt. No i jesteśmy w Japonii, gdzie taki drewniany most na podporach kamiennych z 1673 roku, co kilkadziesiąt lat most ten jest rozbierany i budowany od nowa, gdyż drewno no, nie przetrwa tyle, ale jak gdyby jego widok dalej nas może zachwycać. W średniowieczu czy w starożytności mosty były nieliczne. Budowano je głównie w ważnych ośrodkach miejskich, centrach władzy. Natomiast to dopiero właściwie się sprawa zaczęła toczyć szybciej, gdy nastąpiła rewolucja przemysłowa. I tutaj do tego czasu budowano mosty z kamienia, drewna, cegły, a Abraham Derby III, właściciel stalowni, byśmy powiedzieli, w Coalbrookdale, zaproponował miastu, że zamiast kamienia on zrobi most żelazny, z żeliwa. No i zrobił ten most, ale się przeliczył, bo wycenił, że to zrobi za 3000 guldenów, a kosztowało to 6,5. No i niestety zbankrutował. Przeszedł do historii albo zbankrutował. Także jak widzą Państwo, innowatorzy to nie mają lekkiego życia. Rodzina go zapewne przekleła, ale on przeszedł do historii. I ten most przetrwał tylko dlatego, że po prostu huta zbankrutowała i już nie trzeba było, nie przewożono ciężkich przedmiotów, ciężkich elementów wytwarzanych w tej hucie. W związku z tym on pozostał, bo gdyby odniósł sukces, to odniósł sukces techniczny, ale finansowy, no to by po prostu ten most trzeba było rozebrać i zastąpić czymś mocniejszym. Potrzeba budowy mostów się wiąże z erą kolei. W 1825 powstała pierwsza linia kolejowa i ludzie spostrzegli, że to jest to, że przy pomocy kolei możemy się szybko przemieszczać, przewozić znacznie więcej towarów niż transportem konnym i nastąpił bardzo intensywny rozwój mechaniki budowli i po prostu technologii. I już w 1850 roku powstał most Brytania w Anglii o przęsłach 140 metrów. Jest to most skrzynkowy. Pociąg jeździł wewnątrz tej skrzynki i ten most dotrwał do 1970 roku, kiedy wybuchł w nim pożar, podkłady się zapaliły, no i niestety został zniszczony. Tu widzimy, jak się wydobywa dym z tej skrzynki. Pozostawiono, wybudowano nowy most, na pamiątkę pozostawiono taki kawałek tego dźwigara skrzynkowego. Ale jest to pierwszy wielki most stalowy na świecie ze stali zgrzewnej. Pierwszy był w Brytanii, ale drugi wielki most powstał w Trzewie, czyli Karl Lenze był tutaj głównym macherem. Lenze zresztą jeździł do Anglii zobaczyć most Brytania i zapoznać się z technologią budowy mostów stalowych w Anglii. I w 1857 powstał most przez Wisłę na trasie z Berlina do Petersburga. Drugi podobny był w Malborku o mniejszych przęsłach. Te przęsła mają 130 metrów, a więc wielkie, i taka siatkowa
krata o gęstym skratowaniu. To się składa z dwóch, z takich sześć przęseł po dwa ciągłe, trzy moduły po dwa ciągłe przęsła. Karl Lenze był, powiedzmy, dyrektorem budowy i był odpowiedzialny za ten most i za projekt, ale obliczenia statyczne wykonał Szwajcar Schlitz. I ten most przetrwał I wojnę światową. 1 września o godzinie 9 rano nasi żołnierze wysadzili ten most, gdyż on przed wojną był mostem granicznym między Prusami a Polską, a Niemcy już tam zgromadzili oddziały, które miały atakować tą przeprawę. Zostały trzy oryginalne przęsła. I w Niemczech profesor Ram jest odpowiedzialny za obiekty zabytkowe. Zwykle się raz do roku spotykam z Ramem na Dresden-Birkenbau sympozjum i zawsze pytał mnie, a co robimy z mostem w Trzewie? No to moja odpowiedź zawsze była taka, no słuchaj, Lenze to był wasz człowiek, no to musicie dać kasę. No i kasa się znalazła i trzy ocalałe przęsła zostały odnowione. Jest dyskusja, jak odnowić te brakujące. Tu ostatnio przeważa pogląd konserwatora zabytków zrobić takie same. Uważam, że to jest błąd, jeżeli to był szczyt techniki 150 lat temu, to dzisiaj zróbmy te przęsła takie topowe według dzisiejszej technologii. No ale to już młodzi inżynierowie zadecydują, co dalej, bo chwilowo nie ma pieniędzy na dalszą rzecz. I właśnie tak on mógłby, tak wyglądał oryginalny most i tak ma wyglądać po dokończeniu rewitalizacji. Tu pokazuję Państwu most, gdy Państwo będą kiedyś we Francji, autostradą A75, będziecie jechać przez Massif Central na Lazurowe Wybrzeże, to warto skręcić z tej autostrady i zobaczyć wiadukt Garabit. To jest most łukowy zbudowany przez Eiffla i proszę popatrzeć, jak tam się stoi i na to patrzy, to współczesny inżynier, tu nie ma nic do dodania. Najwyżej konstrukcję spawaną by zrobił, a nie nitowaną. Fantastyczne proporcje, niesamowicie się wpisuje w tą dolinę rzeki. Garabit Eiffla. Proszę popatrzeć, że stary Eiffel znał się na rzeczy. Budowa tego wiaduktu była metodą wspornikową, czyli podwieszano te dwie części łuku i montowano element po elemencie. Podobny most zbudował w Porto kolejowy, którego potem jego współpracownik, zresztą to zaraz pokażę, go pobił. To, a tutaj dla porównania, tu może słabo widać, bo to jest zrobione wzdłuż mostu, ale most betonowy, łukowy. Proszę popatrzeć, że tam wewnątrz jest mnóstwo drewna, czyli bardzo takie masywne drewniane rusztowanie. A Eiffel nawisowo bez właściwie rusztowań. No i jeden z największych mostów już pod koniec XIX wieku, most Firth of Forth w Szkocji, John Flower jest tutaj głównym macherem, a więc most wspornikowy. Zbudowano wielkie kratownice żelazne i środkowe przęsło, czyli ustrój Gerbera. To na tym zdjęciu jest pokazana idea pracy tego mostu. To są rysunki, różne koncepcje. Ta dolna została zrealizowana. Wysokość tych dźwigarów 110 metrów, rozpiętość przęseł 521 metrów, długość 2528.
Popatrzmy, jak to robiono. Tutaj ci robotnicy pracują w kesonie. Jeszcze o kesonach zaraz powiem, a tu geodeta przy pracy. Właściwie mógłby być to Sherlock Holmes. Kesony. Był wielki problem z budową podpór w rzekach. Można było wykorzystywać rzymskie metody, czyli wbijać ścianki, wypełniać betonem albo gliną i potem wybierać wodę i murować, aż pewien Anglik wpadł na pomysł w 1850, żeby taki garnek do góry dnem postawić i tam zwiększyć ciśnienie i wyprzeć tą wodę. Czyli keson to jest właśnie taka skrzynia odwrócona do góry dnem, na dole otwarta, spuszcza się na dno i zwiększa ciśnienie, które wypełnia wodę. I urobek i robotnicy dostają się poprzez śluzy. To jest podobne zagadnienie jak przy nurkowaniu na duże głębokości. Potem trzeba się wyśluzowywać, czyli wychodzić z tego kesonu z etapami, kiedy ciśnienie się równoważy do atmosferycznego. A na kesonie on się zagłębia, a tu buduje się filar. Po osiągnięciu projektowanej wysokości wnętrze kesonu wypełnia się betonem. Tak, i to zrewolucjonizowało budownictwo mostowe. Tu widzimy właśnie ten keson. Może na tym zdjęciu słabo widać, bo ale pamiętajmy, że to jest zdjęcie sprzed 120 lat. To ciemne to jest ten keson, a na nim murują filar mostu Fertofort. A tutaj już na filarze jest jak gdyby węzeł tej kratownicy monstrualnej, bo te pręty kratownicy to są z rur nitowane, z blachy te rury są. Coś niesamowitego, widzą Państwo, jak to jest, też na Wisowo to wszystko było robione. Tutaj budowa mostu, ten dym, to tam mają koksowniki, w którym podgrzewają nity do łączenia konstrukcji. No, praca była tam w ekstremalnych warunkach. Widzimy, jak to budowano, coraz więcej. I powstał piękny most, dzisiaj uznawany za dorobek dziedzictwa kulturowego w dziedzinie techniki. Fantastyczna konstrukcja, z tym, że to jest w Szkocji ważna przeprawa, także w międzyczasie powstały tam dodatkowe konstrukcje, czyli stary most, potem wybudowano wiszący o przęśle 1006 metrów, a ostatnio parę lat temu ten wantowy, gdyż drogowy, wiszący już był za wąski dla ruchu, który wzrósł zdecydowanie. I to mamy ten wiszący most i ten budowany oddzielnie. W tym moście mieli również polscy inżynierowie, którzy pracowali w KOWI i pewne elementy tego mostu projektowali. Także no, piękna konstrukcja. Także jest. No i w tym czasie, czyli budowana była linia transsyberyjska i udział Polaków w budowie linii transsyberyjskiej był bardzo znaczący, gdyż polscy inżynierowie stanowili ponad 20% kadry inżynierskiej budującą tę linię. Między innymi most w Chabarowsku. Projekt to był Proskuriakowa, profesora z Moskwy. Natomiast te kratownice zostały wykonane w Mińsku Mazowieckim, przetransportowane 10 tysięcy kilometrów, oczywiście w częściach, tam zmontowane i osadzone na
podporach. Ten most był najdłuższym mostem w Azji, bo 1002 km 600 metrów, jak Państwo pamiętają, Firth of Forth był trochę krótszy i on był najdłuższym mostem w Azji, aż Japończycy do lat 70. zaczęli budować mosty. To był most jednotorowy. Kratownice miały rozpiętość 127 metrów. W 1999 rozebrano ten most i zrobiono nowy drogowo-kolejowy pod dwa tory. Także jedno przęsło jest w Chabarowsku, stoi jako na pamiątka z tamtych w Muzeum Budowy Linii Transsyberyjskiej. To jest niesamowity okres i właściwie polska kinematografia nie wykorzystuje tego tematu, a tam są niesamowicie ciekawe historie, ale to opowieść na inny czas. Maja Wolny napisała książkę o... gdzie jednym z bohaterów jest Hieropolitański, jeden, który kierował tą budową tego mostu. I tu właśnie widzimy tą linię transsyberyjską, to słabo widać, ale jak się ktoś przyjrzy, to takie kratowniczki to są mosty, które firmy Rudzki spółka zbudowała na terenie Rosji, te większe. Dworzec we Władywostoku, jeszcze do tego wrócimy. Czyli kolej spowodowała lawinową budowę mostów i rozwój różnych technologii i właściwie powstanie nowych materiałów, stal z grzewna, stal z lewna, różne gatunki stali. Również miasta zaczęły się intensywnie rozwijać z uwagi na transport, bo to ułatwiło handel i bogacenie się miast. Tu widzimy kładkę artystów, Pont des Arts z Paryża. Taka konstrukcja właściwie taka, no, jakby tu powiedzieć, no, bardzo delikatna sprawa z 1804 roku, z tym, że to, co widzimy, to nie jest oryginał, bo to było zrobione z żeliwa, oryginał, i ono zaczęło pękać. I rozebrano i zrobiono taką samą, ale ze stali. To gdzieś tam w latach 60. została zmieniona. No i Tower Bridge, Londyn, symbol Londynu. Tak jak na to patrzymy, się zastanówmy, czy my w Polsce mamy jakąś budowlę, niekoniecznie most, która jak 30% populacji świata zobaczy, to mówi, oto Polska. Nie mamy, to trzeba zbudować. Most Luisa I w Porto, to jest, no, Portugalcy lubią słowa uczeń, współpracownik Eiffla wybudował. Eiffla most jest tam na lewo. Dalej. Porto jest niesamowitym miastem, gdyż rzeka Douro płynie w takiej dolinie, a stare Porto jest rozłożone na tych skarpach. I tutaj jak się idzie na brzeżem, tam jest mnóstwo restauracji, jak Państwo usiądą i zjedzą ośmiorniczki, a do tego popijając taki rubinowy płyn zwany Porto, to świat wygląda znacznie piękniej. No i Brooklyński most w Nowym Jorku. To wybudował go Niemiec. John August Ribbling. On wyjechał do Stanów nie za chlebem, bo w Niemczech powodziło mu się dobrze, ale się zdenerwował na administrację pruską, która nie pozwalała mu robić mosty, jakich on chciał. I pojechał do Stanów i tam robił mosty, jakie chciał, kilkanaście mostów. I most brukliński to jest most wisząco-wantowy, do którego tej idei jeszcze wrócimy. Niedawno było 200-lecie Riblinga i profesor Svensson mówi mi, no wiesz, to był wielki inżynier, ale niedobry człowiek, bo bił żonę i dzieci. I widać, że musiał bić mocno, jak to do tej pory pamiętają.
I poza tym wyznawał taką religię, no czy religię, że nie przyjmował pomocy medycznej, czyli naturalistą był. I gdy wracał z budowy łodzią, to ta łódź mu przytrzasnęła nogę do nabrzeża i potrzebna była chirurgiczna interwencja. Odmówił i umarł. I most dokończył jego syn, Washington Rybling, ale syn wszedł do kesonu i za szybko z niego wychodził i został sparaliżowany. I właściwie wynajęli Riblingowie, jego żona Emily, wynajęli dom i on patrzył przez lornetkę, co się dzieje, a żona chodziła i to oglądała budowy, z tym, że się tak podszkoliła, że potem Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów specjalnie ją wyróżniło specjalną nagrodą, bo właściwie ona doprowadziła do końca tą budowę. Przeskakujemy do czasów współczesnych. Solferino w Paryżu, to jest koło Louvre'u i Darcy Muzeum. To jest kładka dwupoziomowa, zbudowana na dwustulecie. Była moda w tych krajach na tworzenie bardzo takich nietypowych, atrakcyjnych mostów. I Solferino było tego, przy otwarciu tego mostu, no on zaczął drgać. I wstrzymano otwarcie, a Mirmam, to znany architekt francuski, miał dostać srebrną ekierkę, ale nie dostał, no bo mostu nie otwarto. To jeszcze do tego wrócę. Teraz podobna sytuacja była w Londynie, że królowa Elżbieta II też nie mogła przejść przez tą kładkę, bo ona zaczęła drgać. Tutaj z kolei Norman Foster, architekt, był pomysłodawcą tego dzieła. Firma Arup zrobiła inżynierską robotę, a gdy zaczęły się problemy z drganiem tej kładki, to Arup powiedział, że to nie jego problem, to problem inżynierów. Także tu na architektów musimy uważać, bo potem oni mówią, że to nie ich problem, a często wymuszają na inżynierach pewne rozwiązania, ale powiem Państwu, że w 2002 roku była pierwsza konferencja na Footbridge na temat kładek, właśnie spowodowana tym, że się za to wzięli architekci i zaczęły się problemy, czyli oddziaływanie tłumu na pieszych, na tłumu na konstrukcję. I Anglicy przedstawili to w jedną sesję poświęconą tej kładce w ten sposób, że myśmy odkryli nieznane zjawisko, czyli takich poziomych drgań konstrukcji, myśmy zbadali i podaliśmy rozwiązanie, czyli sukces. A Francuzi z Solferino, buzia w kubeł, ministerstwo zabroniło wszelkich informacji i na następnym Footbridge'u w Wenecji, tam gala dinner było w Muzeum Peggy Guggenheim i stoimy, czekamy, przychodzi jakiś człowiek, skąd jesteś, z Francji, o czym będziesz mówił, o Solferino, minister się zgodził już, żebyśmy powiedzieli, to ten sam problem, a różne podejścia. Anglicy przedstawili jako sukces, a Francuzi jako porażkę. Także będąc w Londynie można wypróbować, jak to działa, ale jeszcze wrócę do Paryża. Kiedyś gdzieś to byłem w 2004, może tu zainstalowano, zresztą jak w Londynie, szereg tłumików. Ja poszedłem sprawdzić, jak te tłumiki działają, czyli zaczynam podskakiwać na tej kładce, a tam są takie stoły z siedzeniami i czterech młodych ludzi rozpija butelkę wina, czyli patrzą, jakiś stary skacze, choć napijesz się, będziesz lepiej skakał. Także mam osobiste wspomnienie. Gateshead to jest kładka zwodzona, tak zwane mrugające oko. Tak ona się podnosi, z tym, że to jest najdroższy most, jeżeli bierzemy cenę jednostkową. Metr kwadratowy tego mostu kosztował 120 tysięcy złotych, czyli niezłej klasy samochód na każdym metrze.
Także polski most, ten Kotlarski w Krakowie, to kosztował 16 tysięcy za metr kwadratowy. Rędzin kosztował, ta część podwieszona, 12 tysięcy za metr kwadratowy. A więc tu ciężko rywalizować z Anglikami, którzy mają takie pieniądze. I to jest Ganterbrücke, pierwszy Extrados Bridge w Europie. I w Alpach Szwajcarskich to jest droga na Simplon, przełęcz simplońską i dalej do Mediolanu. On jest 1500 metrów nad poziomem morza. Bardzo taka ciekawa, profesor Men tutaj, już nie żyjący niestety, i drugi obiekt Mena w Alpach, Suniberg, gdzie most jest zakrzywiony i jest zakotwiony w skalę z dwóch stron. Także od temperatury to te podpory w poprzek są bardzo wiotkie, że on się, jak gdyby krzywizna tego łuku zmniejsza lub zwiększa. No i most, który bardzo mi się podoba, bo to jest Breton, 30 kilometrów od ujścia Sekwany. Mosty podwieszone bardzo dobrze wyglądają przy jednej płaszczyźnie Wand. To jest, akurat nie miałem okazji oglądać go jadąc tu z tej góry, i to zachód jest właśnie na lewo, Sekwana płynie do Atlantyku i było słońce z tej strony. Wanty mają, to są rury polerowane, taka miedź błyszcząca, ten kolor. Fantastycznie w tym zachodzie słońca, do dzisiaj pamiętam ten widok. Także Jean Miller był projektantem tego mostu. No i most w Kwidzyniu, bardzo fajny most swego czasu, największy w Europie. Obecnie w Irlandii jest trochę dłuższy o 30 metrów, o Częsłach dłuższy. Tu jest 204 metry, ale uważam, że konstrukcja bardzo fajna, elegancka. I znowu jesteśmy w Porto i tutaj Antonio Fonseca zaprojektował taki most, byśmy w naszej nomenklaturze powiedzieli sztywna belka, wiotki łuk, ale to ma ponad 260 metrów rozpiętości, a tam w tle widzą Państwo most Eiffla. Most Eiffla jest w Porto wyłączony, to kolejowy był z eksploatacji. Trwają dyskusje, żeby zrobić kładkę dla pieszych, gdyż po prostu nie wytrzymuje już współczesnej eksploatacji. No i teraz patrzmy się największym mostom, jakie są na świecie, bo duży most to już samą wielkością staje się rzeczą, którą trudno nie zauważyć czy pominąć. To oczywiście Brukliński most. A więc ostatnio Erdogan otworzył most Kanakale 1915. Skąd taka nazwa? Tutaj w czasie I wojny światowej Turcy odparli atak Anglików. I to jest na cześć tej bitwy. 2023 metry, bo w przyszłym roku Erdogan obchodzi 70 lat, ale tak się pośpieszyli, że zbudowali wcześniej, przed jego urodzinami. Także pylony 300 metrów, a więc 2223 metry. Jak duże mogą być mosty wiszące? Do niedawna uważano, że 2 kilometry to jest ta granica. To znaczy, są coraz lepsze materiały, coraz lepsze możliwości fundamentowania, coraz wytrzymalszy beton. Także ta granica może się przesuwać. Natomiast zaczną się problemy z wiatrem, bo im dłuższy most, tym będą większe siły, coraz większe siły poziome. Ale to jest sprawa przyszłych pokoleń.
Dotychczas największym mostem była Kashikaiko Bridge w Japonii. 1991 metra rozpiętości między pylonami. I projekt oryginalny zakładał, że Przęsło będzie miało 1990, ale pod koniec lat 90. było tam trzęsienie ziemi i gotowe już pylony przesunęły się o metr. Rozpiętość tego mostu natura zwiększyła o metr. Trzeba było modyfikować Przęsło. To jest most drogowo-kolejowy, 4 pasy ruchu na górze i 2 tory linii kolejowej na dole. To jest przez japońskie wewnętrzne morze Seto, ten most. Tam oni wybudowali 3 linie łączące główną wyspę z wyspą Kyushu, gdzie przerzucano część przemysłu. Most przez Wielki Bełt, który rywalizował z Kashikaiko, jeżeli byłby ukończony szybciej, to znalazł się by na liście rekordzistów. Niestety Duńczycy nie zdążyli, czyli 1624. Proszę Państwa, to jest dobry przykład, gdyż Duńczycy, przymierzając się do tej budowy, zlecili projekt i jak gdyby inwestycję zastępczą w własnej firmie COWI, mimo że wiedzieli, że ona nie ma doświadczenia w tym zakresie. Ale był warunek, że muszą sobie dobrać. I oni dobrali biuro amerykańskie Steinmana, który miał doświadczenie w mostach, miało doświadczenie wielkie w mostach wiszących. Jest zupełnie inna sytuacja, gdyby ogłosili przetarg i wygrał Steinman, to ci Duńczycy byliby w sytuacji petentów, a tak to Steinman był w sytuacji petenta. I na tej bazie wyrosło biuro COWI, które jest dzisiaj jednym z największych na świecie biurem konsultingowym, projektowo-konsultingowym. Most właśnie ten, który tu pokazywałem, turecki, to właśnie COWI projektowało. To, ja rozumiem, jest dbałość o rozwój własnych firm. I COWI też projektowało, pełniło rolę inwestora zastępczego w słynnym moście na Messynę. I tam Berlusconi chciał budować most na Messynę, COWI dostało kontrakt. Gdy Berlusconi przegrał wybory i następny premier się wycofał z tego projektu, to COWI dostało 40 milionów euro odszkodowania. Potem Berlusconi wrócił, to COWI przywrócili. Znowu, gdy upadł, to znowu wzięli odszkodowanie. No, piękna sprawa. Veracano to jest most w Nowym Jorku, zbudowany w 1964 roku. On pobił rekord świata Golden Gate, ale rekord pozostał w Ameryce. Tu pylony betonowe po raz pierwszy w dużym moście. I Golden Gate to w 1937 wybudowany symbol Ameryki. Z tym, że może część z Państwa oglądała taki film, on się nazywa chyba, to jest serial, dokładne tłumaczenie to nie, właściwie, ale chodzi o najciekawsze miejsca Ameryki. Jeden odcinek jest poświęcony temu mostowi, zresztą wiele filmów jest o tym moście, ale na tym moście jest pokazany jubileusz, który 50-lecia i cały most był zamknięty i dopuszczony do ruchu pieszych i piesi wypełnili cały most. To są zdjęcia, jak ten most jest ugięty, bo on teraz jest ładnie wygięty do góry, ugiął się 5 metrów. Także był po prostu strach, że się zawali i policja delikatnie apelowała, żeby ludzie powoli się rozeszli. Czyli
Obecnie ten most działa tak, że jest taka bariera, która gdy do San Francisco z tych przyległych miejscowości jadą ludzie do pracy, to do San Francisco są 4 pasy ruchu, a z San Francisco 2. A po południu tą barierę jedzie taka maszyna, która przesuwa tą barierę i jest odwrotnie. Także to jest ciekawa sprawa. Pierwszy most przez Bosfor, drugi most przez Bosfor i trzeci most przez Bosfor. I tu jest, proszę Państwa, ten most jest tuż przy ujściu cieśniny Bosfor do Morza Czarnego i to jest most wisząco-wantowy. Dlaczego taki? Gdyż jest to most drogowo-kolejowy i tutaj nie ma dźwigara kratownicowego, tylko dźwigar skrzynkowy, stalowy. I żeby obniżyć ugięcia, bo kolej ma po tym jeździć, to zastosowano takie rozwiązanie. I tu Michel Virloge był głównym macherem tego mostu w zakresie projektu. I teraz popatrzmy, największe mosty podwieszone. Tu widzą Państwo wiadukt Mio, do którego jeszcze wrócimy, ale największym obecnie mostem podwieszonym jest podwieszony, to jest taki, co ma ukośne liny, które podtrzymują obiekt. Ekstrados, bo taka nazwa tam padła, to jest właściwie ma niskie pylony i to jest most sprężony kablami na dużym mimośrodzie. Natomiast w moście podwieszonym to głównie pracują liny. W moście Ekstrados to i belka, i podwieszenie. 1104 metry, pylony 300 metrów. Tutaj popatrzcie Państwo, że most, który pokazywałem, ten turecki, ma pylony też 303 metry. Czyli most wiszący, ale tam jest rozprzęsło 2 kilometry, dwa razy większe. Czyli most wiszący nie wymaga tak wysokich pylonów jak most podwieszony. Bo tutaj 300 metrów dla przęsła kilometr, a tam 300 metrów wiszącym dla przęsła 2 kilometry. No i popatrzmy, jak ten most wygląda. To jest w czasie budowy w 2012 roku. Wnętrze pylonu. Tu jak Państwo widzą, wywiad. Był to, widzimy, zakotwienie wanty, pozostawione długie końcówki, za które można jeszcze pociągnąć. Wymiary tego pylonu to są 10 na 10 metrów, czyli tam w wnętrzu jest winda, schody i tak dalej. Bardzo wygodnie tam się można poruszać i to jest, jesteśmy 300 metrów na wierzchołku pylonu, jest tam dużo, dużo, dużo miejsca. Tam, tutaj na tym zdjęciu nie bardzo widać, ale stały łodzie podwodne, zapewne atomowe, rosyjskie. Czyli drugim co do wielkości to jest chiński most Sutong na Yangtze, 1088 metrów, pylony takie typu Y. I tu proszę popatrzeć, że ten dojazd jest wieloprzęsłowy. W tych dużych mostach tak się robi, że środek jest stalowy. Podobnie jest w tym moście. Ach, tu jest trochę zimno. Na Ruski Ostrów. Chodzi o to, że te podpory trzymające boczne przęsła, one znakomicie usztywniają. Środek jest stalowy, ta konstrukcja, a te boczne przęsła są betonowe, żeby obciążenie przęsła środkowego nie unosiło tych przęseł bocznych. Dlatego stosuje się podpory. Stone Cutters Bridge, właśnie tu jest jedna płaszczyzna olinowania, to był wyścig między Hongkongiem a Chinami kontynentalnymi. Znowu most w Hongkongu nie znalazł się na liście rekordzistów, bo wiadomo, że ustrój komunistyczny jest lepszy i oni
wyprzedzili tych zgniłych kapitalistów z Hongkongu. Edong Bridge, tu proszę popatrzeć, co się dzieje, tu Chiny. Tatara to jest Japonia. 890 metrów. Normandii to jest most francuski, pierwszy taki wielki most w Irlorze. Tutaj głównie był projektant i tu właśnie widać, że przęsło stalowe środkowe, boczne są betonowe na tych estakadach. Ten most to leży tuż przy ujściu Sekwany. Z jednej strony jest Havr, a z drugiej, Boże drogi, takie francuskie międzyzdroje. I tu można chodzić piechotą i to jak ktoś będzie z Państwa w Normandii, to proszę się tu wybrać. I to daje bardzo takie wrażenie, gdyż ten most bez przerwy drga, od oceanu wieje wiatr. Znowu chiński most, 816, trochę Korei Południowej, a więc takie przeprawy buduje się, łącząc właściwie wyspy lub przecinając zatoki morskie. I Złoty Róg, bo Złoty Róg jest nie tylko w Stambule, ale też jest we Władywostoku. I to jest jednocześnie dwa mosty wtedy budowano, także tu też byłem na wierzchołku pylonu. I przez Yangtze 730 widzą Państwo tą zasadę, główne przęsło stalowe, boczne betonowe, podparte dodatkowymi podporami. No i wiadukt Mio. Wiadukt Mio ma przęsła 342 metry, ale wysokość pylonów to jest 330 parę metrów, licząc od dna doliny. Niesamowita konstrukcja. To Michel Virloge tutaj jest w konflikcie z Normanem Fosterem, którego zaprosił do współpracy, kiedy właściwie koncepcja była, ale żeby może coś architektonicznie dopracował, a Foster na cały świat roztrąbił, że to on zaprojektował wiadukt Mio. Niesamowita konstrukcja, duże wrażenie. Gdy budowano, to tutaj metodą nasuwania można było wejść na wspornik i popatrzeć w dół. I teraz popatrzmy na największe mosty łukowe. Tu będzie pierwsza dziesiątka, ale żeby wejść do pierwszej dziesiątki, trzeba zrobić most o przęśle przynajmniej 421 metrów. Chiny. Proszę popatrzeć, jest to most drogowo-kolejowy, na dole kolej, na górze most. Te podpory są betonowe, a łuk stalowy. Na dziewiątym miejscu jest też chiński most, 428, rok budowy 2008. Podobna sytuacja, ta część betonowa i łuk stalowy. Łuk stalowy Chiny 450 w 2011 roku. Tu widzimy tą siłę gospodarki Chin. Ale to jest z kolei w Indiach, w Kaszmirze, kolejowy most 465 i to jest most, tutaj oni się bali zamachów terrorystycznych i on jest, nie wiem na czym to polega, ale piszą, że to jest ze stali specjalnej, odpornej na właśnie wybuch. Widocznie tajemnica wojskowa. I to jest obiekt, który niedługo będziemy oglądać w telewizji, bo w Sylwestra, kiedy panie są u fryzjera i u kosmetyczki, panowie skaczą po kanałach, to o godzinie 13 pojawi się ten most i Australijczycy już będą strzelać sztuczne ognie.
fantastyczna konstrukcja. Tam można wjechać windą w tych pylonach i górą pospacerować się za kilka dolarów, popatrzeć na Sydney. To jest zdjęcie zrobione od strony opery, także patrząc z drugiej strony widzimy, ale z mostu widzimy słynną operę w Sydney. Nawiasem mówiąc, tą operę zaprojektował Duńczyk, to był, on wygrał międzynarodowy konkurs. Prawdę mówiąc, jest to architekt jednego projektu, który przeszedł do historii i Arup projektował, już projekt techniczny robił tej opery i on się pokłócił, obraził, wyjechał i Australijczycy sami musieli sobie radzić z tym projektem. I nigdy do Australii nie pojechał. Bayonne Bridge to w Nowym Jorku. Ten most, to on się wyścigował z tym, kto będzie, że tak powiem, na liście rekordzistów świata. Niestety Australijczycy się spóźnili i ten most nie wszedł na listę rekordzistów. Bayonne jest o kilka metrów dłuższy. Ten ma 510,5, a australijski 503. No i jesteśmy w Georgii, w Stanach, i tu jest taki most ze stali Corten, 518, w 97 roku zbudowany. Ciekawostka jest taka, że 1 października ten most jest zamykany i tutaj z okolicznych Stanów zjeżdżają się mostowcy na Dzień Mostowca. Także Dzień Mostowca jest no świętowany nie tylko u nas. No i Lupu. To jesteśmy w Szanghaju, nocne oświetlenie. Tu też można wjechać i chyba 39 juanów kosztuje wjazd, wstęp na ten most i po łuku można wejść na ten szczyt. To z żoną, kiedy byliśmy, podjechaliśmy tam, żeby to zobaczyć. Pogoda była niestety marna, bo jakiś smog się urościł nad Szanghajem i idziemy, dwóch Chińczyków stoi tam na szczycie i Micha, czyli dzień dobry, skąd jesteście? Poland, Chińczyk, Walensa. Następny już mamy 552, bardzo ładny most chiński. I to, co jeszcze się nie wydarzyło, czyli to jest obecny rekordzista, 552. Szejkowie zaprojektowali w Dubaju most o przęśle 667 metrów, a wysokość tutaj strzałka to jest 200 metrów. No ale chwilowo nie mają jeszcze pieniędzy. Tak nawiasem mówiąc, ja tu nie mam tego, ale Pancer, polski inżynier, w 1830 roku zaproponował most przez Wisłę w Warszawie z elementów żeliwnych o rozpiętości 560 metrów, czyli takiego mostu jeszcze nie zbudowano jak Pancer, bo ten jeszcze nie jest gotowy. I teraz dwa słowa o wybitnych projektantach. Ja pokażę tutaj tylko dwóch. To jest Santiago Calatrava. Nasi architekci bardzo się pasjonują. Santiago jest na pewno bardzo uzdolnionym człowiekiem. On skończył architekturę w Hiszpanii, ale u Mena zrobił doktorat z inżynierii, czyli jest architekt bardzo dobrze przygotowany teoretycznie. I on wymyśla różne takie konstrukcje. Tu mamy kładkę w Wenecji. Na tej kładce to on się lekko przejechał, bo to jest, pomost jest szklany. No raz, że to panie muszą chodzić w spodniach, bo tam turyści gondolami przepływają, ale po drugie, jak popada deszcz, jest tam bardzo ślisko. I kilkanaście osób połamało nogi i podali Santiago do sądu, no i przegrał. Ale dla niepełnosprawnych też, bo tu są tylko schody
dobudowano, bo to jest tak, że włoscy inżynierowie szalenie protestowali, że Santiago to pozwalają na nietrzymanie się norm włoskich. No i dobudowano taki wagonik, który przewozi niepełnosprawnych na drugą stronę. Tu mamy most w Orleanie we Francji. Bardzo ciekawy most, taki o łuku ukośnym, pochylonym jednym. To znaczy Kalatrawa słynie z takich mostów astatecznych. Czyli zamiast robić łuk prosty albo dwa łuki pochylone, które są stabilne, to wymyśla coś takiego. No, wzbudza tym entuzjazm, niemniej takie mosty są bardzo drogie. Tu jest most Alamillo w Sewilli, w Hiszpanii. To projekt Kalatrawy, tam jest no, jak gdyby rzeka i obok kanał, a więc to miały być dwa mosty takie, ale pieniędzy starczyło tylko na jeden. Bo most bez tylnych odciągów no po prostu wymaga niesamowicie dużego fundamentu i drogiego. I drugi Kalatrawa to jest przeciwieństwo. Tak nawiasem mówiąc, 3 tygodnie temu Michel Virloget dostał doktorat honorowy naszej uczelni tu we Wrocławiu. Był z wykładami na wrocławskich dniach mostowych 3 razy. No, ostatni raz w ubiegłym roku. I to jest, on projektuje mosty eleganckie, ale zgodnie ze statyką. To już pokazywany most Normandii, wiadukt Millau. Bardzo elegancka konstrukcja. Dostał za to Legię Honorową. Wiadukt podnoszony w Bordeaux, drugi taki jest w Rouen, też jego projektu, czyli 2-4 wieże i przęsło podnoszone jest do góry i statek może swobodnie przepływać. Rion, tutaj dyskutowaliśmy wcześniej. To on nie był tutaj projektantem, ale przez rząd grecki wynajęty do takiego na specjalnego konsultanta, bo ten most on nie jest oparty na tych pylonach. On wisi 2,5 kilometra, wisi w powietrzu. Fantastyczna konstrukcja. Fantastycznie wygląda na zdjęciu i tu jest znowu projekt Michela Virloget. To jest Terenez, taki most zakrzywiony w planie, bo tu widzimy obok stary most wiszący czy podwieszony i ta droga biegnie z jednej strony jednym brzegiem i drugim i pod kątem prostym na ten stary most. A teraz zrobiono, że ten zakręt jest no, łagodniejszy, ale to wymagało mostu w krzywiźnie. Tak nawiasem mówiąc, tutaj ten most wygrał z mostem rezińskim w konkursie na nagrodę FIP, czyli najciekawszych konstrukcji betonowych. FIP to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Konstrukcji Betonowych w Mumbai. Byliśmy nominowani. To jest Vasco da Gama w Lizbonie. Tutaj Virloget był tylko też konsultantem rządu portugalskiego, a jest, przenosimy się do Stambułu i to jest nad Złotym Rogiem w Stambule, most metra. Bardzo taka elegancka konstrukcja. Te pylony są ze stali nierdzewnej. To jest, jeździ metro i tam można przespacerować się tym mostem. Także jak Państwo będą w Stambule, zachęcam. I ten trzeci most przez Bosfor
Tam już widzimy teraz inne ujęcie tego mostu i tam Morze Czarne już się rozpościera. A tutaj montowany jest ten główny kabel nośny przez koreańską firmę. Segmenty były przywożone barkami i podnoszone do góry. No i chwilę zajmę, dwa przykłady pokażę. Mosty a polityka. Most przez Cieślinę Karczeńską. A więc Cieślina Karczeńska to jest między Półwyspem Karczeńskim i Tomańskim, łączy Morze Azowskie z Morzem Czarnym. I ta cieślina ma długość 40 km i jej szerokość od 3 do 15 km. Jest to płytka rzecz, ale dno jest bardzo muliste. I właściwie tam, gdzie można zbudować most, to zaraz cofnę się. To jest wyspa Tuzła i właściwie pierwsze próby były w tym samym miejscu, gdyż to znakomicie ułatwia sprawę. Już Niemcy w czasie II wojny światowej planowali zbudować tam most i zgromadzili materiał, z tym, że tymczasowo zbudowali taką kolejkę linową, którą przerzucali uzbrojenie i tak dalej na wschód. Nie zdążyli zbudować i został materiał i Rosjanie w 1944 z tego materiału zbudowali pierwszy most. Niemniej to były czasy wojny i podpory zrobili byle jakie, także właściwie w 1945 ten most się zawalił i już przestał działać. A po zajęciu Krymu przez wojska rosyjskie, proszę popatrzeć, to, co mówiłem, jak to z dyktatorami fajnie się buduje. 19 marca prezydent Rosji wydał rozkaz budowy mostu, a już 27 marca Gipro Transmost wygrał konkurs na opracowanie techniczno-ekonomicznych założeń budowy. Dziś w Polsce byśmy to nazwali PFU. Za 375 milionów rubli, czyli 22,3 miliona złotych. W czerwcu opracowanie przyjęto i ogłoszono przetarg na wykonawcę robót w systemie zaprojektuj i zbuduj. Czyli w styczniu już był wyłoniony zwycięzca. W 15 roku, tak się dziwnie nazywa, 000 Strojgas Montaż za 228,3 miliarda rubli, czyli 13,6 miliarda złotych. W kwietniu wykonawca podpisał umowę na projekt wykonawczy z Instytut Gipro Strojmost Sankt Petersburg. A w 15 i w grudniu już zaczęła się budowa. Tak nawiasem mówiąc, znam po szefa tego biura projektowego z Petersburga. Koliuszew się nazywa. No i to jest 19 kilometrów przeprawa, jedna z największych w Europie. To było wielkie dzieło, wielkie przedsięwzięcie techniczne. Natomiast sam most nie jest jakimś wybitnym. Nie zastosowano tam wybitnych rozwiązań, no z uwagi na czas i tak dalej, tylko sprawdzone. Czyli jest 7 kilometrów od Rosji do tej wyspy Tuzła, 6,5 kilometra idzie wyspą i potem 6,1 kilometr do Krymu. To już Państwu pokazywałem. No i tu mamy Przęsła zespolone, dwa mosty, jeden drogowy, drugi kolejowy. Są Przęsła, te krótkie to są zespolone rzędu 40-50 metrów, natomiast Przęsło to główne, łukowe ma 227 metrów i ono jest 30 metrów nad lustrem wody, gdyż z uwagi na to, że Morze Azowskie jest
płytkie. Bardzo to tam nie wpływają duże statki oceaniczne, a więc nie ma potrzeby większego prześwitu. Natomiast z uwagi na te słabe grunty, to niektóre pale miały długość prawie 100 metrów. Trzeba było sięgać w głąb, żeby dostać się do warstwy nośnej. To już właśnie mówiłem, zdjęcia z budowy. Budowa szła bardzo szybko i w 18 roku Putin osobiście prowadził lokomotywę, która pierwszy pociąg prowadziła przez most. A więc jak mówiłem, to było traktowane priorytetowo i nic nie brakowało. Natomiast jak się szuka zaczepki, to można oberwać. No i tutaj widzimy, że most został zaatakowany i płonie. No i teraz trzeba go naprawiać. No tu w mniejszej skali, prezes kazał zrobić przekop, robimy i powstały dwa mosty. Też tutaj było po putinowsku, wycinamy las i możecie sobie krzyczeć ile chcecie, że to jest szkodliwe, my budujemy. Mosty zaprojektował, są zwodzone na dolny. Zapomniałem w tej chwili, jak ma na imię. No mosty filmowe. Mosty też powstają filmy o mostach. Najbardziej znany to jest most na rzece Kwaj. Pułkownik angielski, tu pytanie, jak się nazywał? Nicholson. A pułkownik japoński Saito. No i oczywiście most na rzece Kwaj istnieje, ale to, co jest w filmie, to jest bujda. Tak? Rzeczywisty most wyglądał inaczej, ale czy może legenda walczyć z rzeczywistością, gdzie ten film otrzymał 7 Oscarów i piosenkę zapamiętują wszyscy. Ja nawet mam w telefonie sygnał z mostu na rzece Kwaj. O jeden most za daleko. Czyli słynny desant pod Arnhem komandosów i nasza brygada Sosabowskiego tam walczyła. Czy przygody Indiana Jonesa, walka na moście ze sznurków. Dzisiaj takie mosty się buduje, to są mosty z lin stalowych, między innymi w Czechach. Teraz niedawno otwarto bardzo długi taki most dla turystów, czy kładka w Zagórzu Śląskim, gdzie jest to taśma z betonu sprężonego. Mosty to jest szczególnie małe mosty, często w miastach projektuje się tak, że jest to pewna, tak jak broszka, która uzupełnia całość. I ja pamiętam z poprzedniego wykładu, ktoś zadał pytanie w tym moście drewnianym w Warszawie, że tam się schodzą pręty, bale drewniane, a wiadomo, że dwa pręty, kiedy węzeł jest nieobciążony, to są zerowe. Dlaczego tak zrobiono? Przyznam się, że nie wiem. Ze starych rycin wygląda, że ten most tak wyglądał. Teoria kratownic rozwinęła się 200 lat później, także to miejscowi majstrowie wymyślili, że tak będzie lepiej. Nie potrafię tego uzasadnić inaczej, może tym, że to usztywniało, te pręty usztywniały te pochyłe zastrzały. Jest w inżynierii i budownictwie artykuł w ubiegłorocznym numerze tegorocznym numerze pierwszym. Tam można popatrzeć, jak to wyglądało. Słowo most ma nie tylko znaczenie techniczne, ale również most porozumienia. Mosty łączą ludzi, pozwalają na pokonywanie przeszkód.
A poza tym na świecie wzniesiono bardzo wiele fantastycznych konstrukcji. O, teraz czy ja się podejmę. To znaczy, ten temat to jest zwykle tak dla emerytowanych profesorów i to jest dobre zadanie. Profesor Lin, to jest chińskie biuro projektów i on na przykład się zastanawiał nad mostem przed Cieśninę Beringa, albo mostem przez Gibraltar, przez Cieśninę Gibraltarską, i tam już parę lat temu, bo to się tak pojawia ten temat co mniej więcej 15 lat, były już takie szacunki, że most wiszący o rozpiętości 5 kilometrów jest możliwy, kiedy cięgna będą z włókien węglowych, czyli bardzo wytrzymałych. Z tym, że jest jeden problem, to znaczy jego zdaniem to już jest możliwe zrealizowanie, bo Gibraltar jest bardzo głęboki. Tam jest 400 metrów wody i jak zrobić fundament w tym moście. I tu jest sprawa taka, że to można zrobić tak, jak się robi platformy wiertnicze, że w bardzo głębokim, na przykład jak Norwegowie robią fiordzie, po prostu betonuje się tą wieżę i ona się coraz bardziej zagłębia i potem ją trzeba przeholować na miejsce i ustawić na dnie. I być może to jest realne. To znaczy, wybieganie w taką daleką przyszłość jest bardzo bezpieczne, bo to ja jeszcze sprawdzę, czy to jest możliwe. Jeżeli chodzi o mosty belkowe, to w zasadzie chyba najdłuższe przęsło belkowe to jest 330 metrów w Chinach. To jest betonowo-stalowe, środek jest ze stali, żeby było lżejsze. Czysto stalowe to jest 300 metrów w Rio de Janeiro w latach 70. zrobiono i nikt nie zrobił większego. Zapewne nie dlatego, że nie potrafi, ale że nie warto. To już jest klasa o rozpiętość dla mostów podwieszonych, a beton pokonał stal, bo 301 jest w Norwegii. Ale to chyba po to, żeby pokonać tą stal. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o łuki, zobaczymy, czy wybudują ten most w Dubaju. To powinno się wydarzyć niedługo, aczkolwiek teraz świat się robi coraz bardziej niestabilny. Także tutaj, proszę Państwa, właśnie zwrócę uwagę na taką rzecz, że takie mosty, jak tu Państwo widzicie na ekranie, to są mosty na czas spokoju. Jedna rakieta w pylon i nie ma mostu i takiego mostu się nie odbuduje w 2 tygodnie. Wyobraźmy sobie ten najwyższy budynek w Dubaju. Gdyby on się przewrócił, no to on zniszczy znaczną część miasta, bo to ma 800 kilka metrów wysokości. I kilkaset budynków zostanie zniszczonych, a odpryski polecą w obie strony. Także myśmy jako pewne środowisko, jako świat zachodu, czy też cały świat, robiliśmy imponujące konstrukcje, ale zupełnie nieodporne na ataki terrorystyczne czy na wojnę. I to jest, w tej chwili powinniśmy się może nad tym zastanowić. Budownictwo mostowe jest ciekawe, no bo to można być inżynierem od nadproży, no, a można zrobić coś więcej, ale trzeba pamiętać, że, bo znam to dosyć dobrze, Michela Virloge, i rozmawiałem z nim wielokrotnie i stwierdziłem, że to jest człowiek bardzo ostrożny, że on nie skacze do basenu, jak nie wie, że tam nie ma wody. I tutaj
to Normandii zaprojektował Villeroy, ale sprawdzenie tego mostu to wykonało biuro Leonard and Partners, partnerzy. Także Zachód buduje takie tego, ale nie szczędzi pieniędzy na sprawdzenie i nie bierze najtańszych projektantów, tylko tych najlepszych. Ja tu Państwu pokazywałem most Vasco da Gama w Portugalii. Wynajęto Villeroyta do sprawdzenia tego, czy tam wszystko gra. Podobnie z Rion Antrion. Także to jest bardzo ważne u nas. No, mamy teraz problem z dachem Stadionu Narodowego. No, termin szybko budujemy. Nikt nie pomyślał, że ci, co budują, niech budują, ale postawmy ekipę, która sprawdzi, czy to, co budują, no jest, czy tam wszystko jest ok. No, jak to będzie, to się dowiemy. Rzymianie budowali, no tak, jak chcemy mieć na 2000 to z kamienia, tylko most z kamienia dzisiaj był, kto znajdzie tych ludzi, którzy będą ciosać te klińce kamienne. No piłą dzisiaj można by wyciąć, będzie łatwiej. Co bezpiecznie się buduje? No, jeżeli chodzi o tunele, to tunel pod rzeką, powiem tak, że tunel jest bezpieczniejszy na czas wojny. Tak, i jest bezpieczny, jest bardziej korzystny, jeżeli mówimy o ochronie środowiska. Bo po prostu te jelonki tutaj w Sudetach wybudowaliśmy, kończymy budowę tych tuneli, to zwierzęta będą mogły sobie górą przechodzić, a tam jest ruch i bezpieczniej w sensie, że nie ma gołoledzi w tunelu. No ale jak Państwo pamiętacie, było kilka pożarów w tunelach i zginęło dużo osób. Także poziom bezpieczeństwa w tunelach jest bardzo rygorystycznie przestrzegany i w tych naszych też to głównie tutaj Straż Pożarna decyduje o dopuszczeniu obiektu do eksploatacji. Czy to znaczy, czy jest bezpieczniej się buduje? Ja myślę, że w sensie takich katastrof w czasie budowy, no nie śledzę, jak to jest w tunelach, bo nie budowaliśmy dotychczas tego dużo, ale no, wydaje się, że więcej katastrof w czasie budowy było na mostach. No jeżeli natomiast zarówno tunel, jak i most musi być utrzymywany, a takie mosty, jak Państwo widzą tu na ekranie, to jak mówi właśnie wspominany przeze mnie Villeroy, w takim moście jest zawsze coś do roboty. To znaczy, jeżeli sfundujemy sobie Ferrari, to musimy go serwisować należycie. Ta katastrofa w Genui to wynikała nie, że Morandi był głupi, to Morandi był jednym z najwybitniejszych inżynierów swojej epoki. Nie doceniał zabezpieczenia antykorozyjnego cięgien, ale wtedy nikt nie doceniał tego. To zawiodło utrzymanie. Często dyskutuję z kolegami profesorami, jak to jest, że ludzie w rządzie czy w różnych instytucjach są po naszych uniwersytetach, ale nie mają zaszczepione tego, że trzeba się opierać na analizach porządnych, naukowo zrobionych. Tylko oni są przekonani, że prawdę widzą wprost. No i takie przekonanie, że każdy inżynier jest w stanie zaprojektować
najbardziej trudną konstrukcję, no jest błędne. To nie jest tak, że każdy potrafi wszystko. Właśnie na Zachodzie, jak pani słusznie zauważa, do trudnych zagadnień nie robi się otwartych przetargów. Są przetargi, ale zaprasza się najlepsze biura, 3-4, przedstawcie ofertę. I z tych najlepszych wybiera się rzeczywiście tych, co zrobią najtaniej, ale to będzie bardzo, bardzo dobry zespół specjalistów. Natomiast mosty na Mierzei Wiślanej, one moim zdaniem wyglądają nieźle, aczkolwiek z estetyką to jest tak, że każdy z Państwa może mieć własne zdanie, niemniej pewne kanony tutaj obowiązują. I tutaj bym na Dolnego nie kopał po kostkach, to jest ciekawa konstrukcja, przynajmniej takie jest moje zdanie. No to akurat z tym to zgoda, bo ja też mam biuro i wydawało się, że po Rędzinie to będziemy mieli zleceń ho, 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 a wręcz przeciwnie, to poza kładką w Zagórzu nie udało się jakichś ciekawszych dalszych projektów uzyskać i to już będzie problem dla młodych. To znaczy, tu już wkraczamy w taką, bo inwestycje drogowe i kolejowe za 10-15 lat w Polsce się skończą. My zostaniemy z dosyć dużą grupą dobrze przygotowanych inżynierów i po prostu nie będzie dla nich pracy w Polsce. I tu jest ważne, żeby w Polsce powstały ciekawe budowle, bo to jak ktoś napisze, że pracował przy budowie mostu łukowego w Toruniu, no to on znajdzie pracę właściwie na całym świecie, bo to jest konstrukcja, która jest znana, czy Rędzin, czy jeszcze może kilka. Tak to wygląda. To jest moim zdaniem porażka nasza, żebyśmy na tych miliardach, które przewaliły się przez Polskę, nie wykreowaliśmy biura projektów zdolnego do rywalizacji międzynarodowej, takiego jak COWI, to już jest, ale COWI powstało właściwie w ciągu 30 lat. Czyli nie wykreowaliśmy też firmy, która byłaby w stanie po prostu rywalizować na rynku międzynarodowym. Ja miałem taką propozycję, żeby projektować mosty między wyspami na Filipinach. No, ale trzeba, szukano polskiej firmy i polskiego biura projektów. Nie dlatego, że jesteśmy najlepsi, ale że coś tam umiemy, ale na pewno w rozumieniu amerykańskiego dewelopera byliśmy tańsi niż ci z Zachodu. Ale nie ma w Polsce biura, które by się podjęło budowy mostu na Filipinach. Nie ma firmy. No i tu jest problem, że Mota czy Alpina, te firmy, które tu brylują u nas, to one powstały na kredytach, na tych dotacjach z Unii Europejskiej. Portugalczycy czy Hiszpanie potrafili tak prowadzić inwestycje, bo firma musi zarobić, musi mieć kapitał. Jechać, budować czy projektować most na Filipiny, to trzeba mieć przynajmniej 1 000 000 złotych, takich, że jak się straci, to, to dalej będzie można żyć. Czy nie ma w Polsce biura, które by było w stanie, które by miało kapitał do działalności na arenie międzynarodowej. I to jest niestety nasi rządzący i poprzedni ci tego nie rozumieją. Najmądrzejszy profesor nie wie wszystkiego, powiem Państwu, i rzeczywiście jest tak, że pewne branże były u nas niedoceniane.
i przez wiele lat niewiele wielkich budowli hydrotechnicznych powstawało, no i to zostało zaniedbane. Rzecz polega na tym, tak jak budowaliśmy kiedyś statki, całkiem niezłe, no ale no, za Solidarności dyrektorem zostali ci, którzy obiecali podwyżkę. No i bardzo szybko wykończyli te stocznie i właściwie najlepsi specjaliści z Polski pojechali do Wietnamu, bo Wietnamczycy, którzy byli u nas kształceni w zakresie budowy okrętów, wiedzieli, kto się zna w Polsce i jak w Polsce stocznie upadły, to ci ludzie pojechali do Wietnamu i tam zostali zatrudnieni. I teraz myśmy Wietnamczyków nauczyli budowy statków, oni budują statki dalej, tanio i dobrze, a my nie. No i tak to jest. No zgoda, dla małych też. No, ja wiem, bo to jest potrzebne. Jest rozprawa wodnoprawna przy mostach i myśmy współpracowali z takim już starszym panem inżynierem i on już jest na emeryturze i w zasadzie nie ma kto tego robić. I to jest problem. To dziękuję Państwu.